Kobieta płacze po cichu w internecie, żeby jej współczuć, bo właśnie jej mąż dowiedział się, że nie jest biologicznym ojcem ich trójki dzieci. Były policjant z West Midlands w UK w publicznym medium mówi, że miał rozkazy nie reagować na imigrantów biegających po ulicy z meczetami i kijami, ale na zabezpieczeniu meczu mieli wytyczne, by nie szczędzić siły i środków. Jak wiemy, na takie mecze najliczniej przychodzą biali mieszkańcy UK. Irlandzka policja w Belfaście grozi, że zastrzeli własnych obywateli amunicją uderzeniową, jeśli nie podporządkują się poleceniom rządu ochraniającym nielegalnych imigrantów. Poszło dalej niż jeszcze niedawno można było to sobie wyobrazić. Zbigniew Stonoga zawalczy na Cloud MMA 6 5 października na arenie w Tarnowie. Może komuś ta informacja uciekła, bo mało jest jej w mediach, a mianowicie Ukraińcy weszli na terytorium Rosji i tam prowadzą swoje działania. W sumie nie głupie zagranie, bo teraz znacząca ilość sprzętu i ludzi będzie musiała zostać przesunięta z frontu, bo to wizerunkowo odbija się na Rosjanach. Do tej pory zdarzały się tylko takie akcje pojedyncze gdzieś przy granicy, a tu już mamy do czynienia z zajęciem znaczącego terytorium. Ukraińcy weszli na terytorium rosyjskie. To co widzimy, to ludzie uciekają z miasta Kursk, gdzie ukraińscy żołnierze są już 30 km od tego miasta. Większość osób opuszcza miasto, bo boi się walk, jakie mogą mieć miejsce. Amerykanie szukają oszczędności i być może TVN będzie na sprzedaż. Discovery rozważa taką opcję. Taka decyzja ma poprawić wyniki finansowe przy obecnej trudnej sytuacji rynkowej. Jeśli przy władzy byłaby poprzednia opcja polityczna, jestem pewien na bank, żeby kupili tą telewizję. A tak nie wiem, kto się pokusi. Ale znając życie, będą to pewnie Niemcy albo Francuzi. Czy rząd Donalda Tuska chce zrezygnować z odzyskania zrabowanych przez Niemców dzieł sztuki? Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zlikwidowało Departament Restytucji Dóbr Kultury. Był to departament, który odzyskiwał skradzione mienia polskie przez Niemców. Snoop Dogg za swoje relacje z Igrzysk Olimpijskich ma zarobić nawet 8 milionów dolarów. Na filmie możemy zaobserwować, co się dzieje w naszym umyśle podczas nauki i jak tworzą się połączenia pomiędzy neuronami. Oczywiście podczas nauki. Wbrew zapowiedziom MSW Dolnej Saksonii ogłosiło, że będzie nadal podawać narodowość przestępców jedynie w wyjątkowych przypadkach. Znając życie wtedy, gdy tylko to będzie biały obywatel Niemiec, dziada pradziada. Jako powód podano prawa osobiste oskarżonego. Ten szczegół może być niewłaściwie wykorzystany do dyskryminacji ludzi. No chyba, że jest biały.